Witam i zapraszam na spotkanie z informatyką, a ten film szczególnie będzie poświęcony klasom ponadgimnazjalnym, ponieważ to w nich akurat wprowadzam teraz nowe zagadnienie dotyczące baz danych. No i będziemy wykorzystywać do tego celu aplikację z pakietu Office'a, więc jeśli tylko macie takiego zainstalowanego na waszych komputerach, to tutaj szybko sobie go znajdziecie. Ale tak naprawdę z bazami danych to wy macie do czynienia na każdym kroku w swoim życiu, bo kiedy sięgacie po telefon, to taka prosta baza danych również jest w nim. Tam macie imiona, nazwiska czy numery telefonów, albo przynajmniej pseudonimy. No kiedy pisaliśmy czy tworzyliśmy jakieś tabele w edytorze tekstu, to też przecież tworzyliśmy bazę danych. Kiedy tworzyliśmy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym Excel, to też tworzyliśmy bazę danych, swoistego rodzaju bazę danych. To dlaczego jeszcze teraz wprowadzać to zagadnienie związane na przykład z tak zwaną relacyjną bazą danych? No jest pewna różnica, bo te wszystkie zwykłe bazy danych, no można byłoby zebrać do jednego worka, że jest to jakiś uporządkowany zbiór informacji, które są ze sobą związane tematycznie. Natomiast te relacyjne bazy danych zawierają tabele, czyli inaczej mówiąc właśnie relacje. I te tabele są ze sobą w określony sposób powiązane. Niektórzy nadużywają tego określenia relacje, mówiąc, że te powiązania są relacjami, ale jakbyście zerknęli do historii, kiedy mówiono na samym początku o bazach danych, to relacje to były inaczej mówiąc tabele z danymi. To co prawda w praktyce w ogóle nam nie będzie potrzebne do niczego, ale no tak na wszelki wypadek po prostu tutaj wam sygnalizuję. O co chodzi? Jaka jest różnica? No wyobraźcie sobie na przykład, że w klasie jest tam załóżmy 30 osób, no i chcemy wprowadzić ich dane, takie podstawowe dane do tabeli, no to mamy imię, nazwisko i adres załóżmy i każdej z tych osób chcemy przyporządkować określony harmonogram zajęć w szkole. No i teraz po co my mamy 30 razy dla każdego ucznia tworzyć ten sam harmonogram zajęć, który jest dla całej klasy, na przykład pierwszej A, czy pierwszej C, czy pierwszej F, pierwszej G, wszystko jedno. Więc możemy sobie stworzyć osobną tabelę, w której będziemy umieszczać harmonogram zajęć i ten harmonogram powiązać z bazą takich podstawowych danych naszych uczniów. Nie będzie wtedy takiej sytuacji, że w jednym rekordzie dotyczącym danego ucznia będziemy musieć wprowadzać na przykład po 6 czy 7 zajęć w każdym kolejnym roboczym dniu tygodnia. No, ale właśnie to rodzi pewną trudność, ponieważ zanim my w ogóle zaczniemy tworzyć relacyjną bazę danych, to my musimy się nad nią jakoś wcześniej zastanowić. Najlepiej by było, gdybyśmy sobie rozrysowali, jakie potrzebujemy tabele, jakie potrzebujemy nazwy pól w tych tabelach. No i jeszcze musimy ogólnie określić, jaki będzie cel w ogóle tworzenia takiej relacyjnej bazy danych. Ponadto musimy też się zastanowić nad tym, jak sprawić, żeby w tej tabeli dane były niepowtarzalne. To znaczy musimy stworzyć, przypisać każdemu rekordowi w tej tabeli jakieś unikalne pole. To będzie ten tak zwany klucz podstawowy. Tego się tutaj w przyszłości nauczymy, a jak już to będziemy mieć, to no, trzeba się zastanowić nad taką estetyczną stroną tego całego naszego przedsięwzięcia, czyli na przykład będziemy tworzyć jeszcze określone formularze, za pomocą których zwykły użytkownik będzie mógł wprowadzać pewne dane. On nie musi widzieć wszystkich szczegółów tej bazy danych.
Będziemy tworzyć na przykład jakieś raporty, które będziemy mogli generować, żeby pokazać jakieś dane z różnych tabel na przykład, no bo przecież one będą powiązane. No i będziemy mogli tworzyć makra, które zapewnią nam pewnego rodzaju automatyzację. Ale to, co chyba w tym najważniejsze, przynajmniej mnie się wydaje tak, że to jest bardzo istotne, będziemy też tworzyć zapytania, czyli tak zwane kwerendy, na podstawie których uzyskamy odpowiedź. I ta odpowiedź to nie będzie cały rekord z danej tabeli, tylko to będą te pola, które konkretnie będziemy chcieli zobaczyć. No chyba już dość tego mojego gadania, chyba czas najwyższy, żeby zobaczyć, jak wygląda to okno bazy danych, konkretnie Accessa, który możecie sobie uruchomić na swoich komputerach, jeśli tylko macie tę aplikację. Ona wygląda wstępnie w ten sposób. Mamy jak zwykle możliwość wybrania pustej bazy danych dla komputerów. Klikamy na tym polu. I już. I jak widzicie, ponieważ to jest aplikacja z pakietu Office'a, ona ma podobny układ, czyli ma tutaj na przykład menu główne, ma wstążkę, ma takie okno obiektów i ma obszar roboczy, który wygląda troszkę tak jak arkusz kalkulacyjny w Excelu, ale zaraz się przekonacie, że zupełnie inaczej tutaj wprowadza się dane. No i jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że ten Access ma pewnego rodzaju zabezpieczenia, które chronią przed makrami, no ale przecież powiedziałem przed chwilą, że właśnie w nim będziemy sami mogli tworzyć makra. To tak trochę podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym Excel. No i będą mogły być wyświetlane w trakcie uruchamiania pewnych czynności w waszej bazie danych, będą mogły być wyświetlane ostrzeżenia i jeśli byście chcieli tego uniknąć, to klikamy sobie na menu plik, następnie na opcjach. I tutaj w oknie, które się nam wyświetli, klikamy na centrum zaufania i ustawienia centrum zaufania. I tu na przykład można obniżyć poziom zabezpieczenia, jeśli chodzi o makra. Ja tutaj widzicie, mam ten najniższy poziom, niezalecany, ale chodzi o to, żeby była możliwość za każdym razem włączania wszystkich makr. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast gdybyśmy chcieli prowadzić jakąś tabelę, to my na początek musimy sobie zdefiniować jej nagłówek. I to najlepiej jest zrobić, wykorzystując tu z lewej strony wstążki macie taki przycisk widok ze strzałeczką w dół. Kiedy klikniemy na to, możemy sobie wybrać na przykład widok projektu. Będziemy projektować naszą tabelę. No, żeby ją móc projektować i żeby dane były gdzieś zapisywane, to musimy sobie ją zapisać. I teraz ja proponuję taką bazę danych, w której będziemy mieli spisane na przykład nazwy wykonawców, nazwy ich płyt i utworów z tych płyt, czyli taką naszą płytotekę domową sobie tu próbujemy stworzyć, więc no, proponuję pierwszą tabelę, która się będzie nazywać wykonawcy. Wprowadziłem tutaj taką nazwę, klikam OK i zauważcie, tutaj po lewej stronie, w tym oknie obiektów, już pojawiła mi się pierwsza tabela. Oczywiście nie będą tutaj tylko nazwy tabel, jeśli później w przyszłości będziemy tworzyć zapytania, to będą też kwerendy, będziemy tworzyć formularze, to będą formularze, będziemy tworzyć raporty, to będą raporty, czy wreszcie makra będą makra. Tu będzie dużo więcej różnych innych elementów, z których będziemy korzystać. I teraz jesteśmy właśnie w takim obszarze projektowania naszej tabeli. I domyślnie tutaj jest jakiś identyfikator. Można to tak zostawić. Ja bym sobie tutaj zamienił na przykład na ID wykonawcy. Zauważcie, wprowadziłem tak, żeby to było zgodne jeszcze ze starszymi wersjami tego oprogramowania, nazwę, która składa się jakby z jednego wyrazu, jest on jakby połączony takim podkreślnikiem i tutaj typ danych domyślnie podstawił się nam, że jest to autonumerowanie, no to możemy to rzeczywiście już tak zaakceptować i po lewej stronie przy tym pierwszym polu widzicie kluczyk,
Czyli on będzie nam tutaj sugerował, że to właśnie dla tego pola będzie ustalony klucz podstawowy. Gdybyście to chcieli zmienić, to właśnie klikamy na tym pierwszym polu prawym przyciskiem myszki i pojawia się nam menu kontekstowe, gdzie tutaj można odhaczyć na przykład ten klucz podstawowy. Ja to zostawię. I dlaczego dałem autonumerowanie? No dlatego, żebym ja sam nie musiał tego wprowadzać, tylko żeby komputer zawsze za mnie myślał, co tutaj trzeba wprowadzić. No i teraz kolejne pole, to ja sobie wprowadzę na przykład to wykonawcy. I no, będzie to krótki tekst. Krótki tekst. Za chwilę wam powiem, jakie tutaj typy danych można sobie wprowadzać. Zresztą jak klikniecie na tej strzałce, na tym menu rozwijanym w dół, to od razu je wszystkie zauważycie. No tutaj najbardziej pasuje krótki tekst, bo on nam daje do 200, możliwość wprowadzenia nazwy do 255 znaków. Możemy to oczywiście zmniejszyć, bo jeśli uważamy, że na przykład rozmiar tego pola będzie trochę mniejszy, no na przykład 150 może wystarczy, to zaoszczędzimy troszeczkę miejsca w takiej bazie. No i potem jeszcze dodałbym opis, jakiś tam opis. I to może już nie będzie krótki tekst, tylko długi, bo ten długi tekst daje nam możliwość wprowadzenia zdecydowanie większej ilości. Myślę, że to gdzieś jest około 64 tysięcy znaków, czyli to już jest dosyć sporo. No i myślę, że to by było zupełnie wystarczające dla celów naszej tabeli. Tak wygląda sposób jej tworzenia. Możemy się jeszcze zastanowić nad właściwościami pola. Powiedziałem w przypadku autonumerowania, że to się będzie dokonywać za nas i że domyślnie to będzie jakaś liczba całkowita długa. Tutaj nic nie będziemy zmieniać, ale w przypadku wykonawców zmieniliśmy sobie rozmiar pola na 150. No i tutaj jeszcze mamy tytuł, czyli to, co będzie się pojawiać na przykład użytkownikowi, dla którego stworzymy określony formularz, no to żeby to ładnie wyglądało, to jeszcze raz możemy sobie powtórzyć, ale z dużej litery ładnie nazwę wykonawcy. No i w przypadku opisu zróbmy to samo, czyli tutaj na przykład tym tytułem niechże będzie opis i tyle. Przechodzimy teraz do widoku arkusza danych, czyli takiego miejsca, w którym będziemy mogli wprowadzać konkretnych wykonawców, ale jak widzicie, kiedy chciałem to wybrać, pojawił mi się tutaj komunikat, czy chcę teraz tabelę zapisać. Tak, no i już mam kilka pól, które będę musiał wypełnić. Zauważcie, że pierwsze pole ID wykonawcy nie muszę wypełniać, bo tam się będzie dokonywać autonumerowanie. W polu wykonawcy wpisuję sobie na przykład Dire Straits. Wy możecie wpisać, co tam wam się akurat aktualnie podoba i na przykład z Wikipedii pobrać sobie taki krótki opis dla tego wykonawcy. No to żeby zaoszczędzić czas, to ja to w tym momencie zrobię. Popatrzcie, znalazłem w Wikipedii jakiś opis Dire Straits, Ctrl-C. No i teraz możemy tutaj wprowadzić do tego pola, ponieważ tam może być ze 64 tysiące znaków, więc to się tu nam spokojnie zmieści. I teraz możemy wprowadzić na przykład jakiegoś drugiego wykonawcę, na przykład Pink Floyd. I też dla niego przygotować opis. No to jedziemy. Otwieram w takim razie przeglądarkę. Kopiuję fragment tekstu, Ctrl-C. Zamykam przeglądarkę. I to oczywiście jest tylko dla potrzeb naszych takich tutaj roboczych i do tego, żeby się nauczyć, więc no w innych wypadkach musielibyście tutaj sami swój tekst wymyślić. Ponieważ zbliża mi się 15 minut, a taki jest mój maksymalny czas nagrania, więc ja teraz wam dziękuję. Nauczyliśmy się tworzyć tabele, a zapraszam do następnego odcinka, gdzie będziemy pogłębiać te nasze umiejętności. Do zobaczenia!